Tyle to chyba za złote goście sobie mogli zaśpiewać. Nie ma mowy. A niech wam będzie. W końcu to wy karku nadstawiacie. Zajmę się tym potworem. Dla was to nie pierwszyzna, od razu widać. Nie to, co ci nasi. Gorące głowy, ale pomyślunku tam żadnego. A gdzie znajdę tych czterech ocalałych wojowników? Chcecie ze Sferem pogadać? No, może to i dobry... Ot tam siedzą. Czyhacie. Złe czasy nastały. W takich dniach solidna broń to mus. A może nie pogardzisz partyjką Gwinta?
Złe czasy nastały. Chcę obejrzeć twoje towary. Bywaj. Witaj, chcesz coś kupić? Chcę grać w karty.
Witaj, chcesz coś kupić? Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Przyciąłbym Krapickiego. Witaj, ładna gospoda. Gospoda? To żadna gospoda, tylko dom wojowników. A, to co się robi w domu wojowników? Walczy? Czasem ktoś komuś po mordzie przyleje, ale ludzie raczej przychodzą się tu napić, zjeść, przy ogniu ogrzać, pogadać czy posłuchać skaldów. Całkiem jak w gospodzie. Wy z kontynentu nic nie rozumiecie. Napij się naszego miodu, to może zmądrzejesz. Mam ochotę na partyjkę gwinta, tego mi trzeba. Thank you.
Tilapia ma skośne pewnie zelikanie. Tak, co podać? Pokaż, co tam masz na sprzedaż. Bywaj. Siadu mnie nosi głowę. Żaden Norwid nie krzyża. Tak? Czego tu szukasz, przybyszu? Witaj. Wiedźmina zapyta. On ci powie, że potwory pułapek nie zastawiają. O co chodzi? No słyszał to... To twór drogę wozem zastawił i czekał przyczajony psisyn? Przecież one za głupie na to. Głupie, nie głupie. Ale ten paru naszych rozniósł na strzępy. A myśmy ledwo z życiem użyli. Naprawdę myśleliście, że sami da... Musieliśmy spróbować. Jak nie my, to kto? Myślisz, że do Larvik co miesiąc wiedźmini przyjeżdżają roboty poszukać? Powiedzcie mi, co się stało? Pytaj. Zapamiętaliście, jak wygląda ten potwór? Ciemno było. Kaspar zmyśla, że coś tam widział, ale... Bo widziałem. Wielki był, a pysk miał cały juchą ubabrany. Ungiego to prawie na pół pazurami rozpruł. Gdzie dokładnie wpadliście w zasadzkę? Niedaleko stąd, na drodze do Lofoten. Przy lesie wóz trakt zastawiał. Ledwieśmy podeszli, coś zaszurało w gęstwinie i szu! Krew bryznęła w oczy. Przecieram, patrzę, Einar leży. Ciekawe. Dziękuję wam. Ale niby za co? Nie szukaj guza, bo... Uważaj, z kim zadzierasz. Nie szukaj guza, bo znajdziesz mnie. Dobrze, że trochę popada. Naprzód! Uważaj sobie! Patrz pod nogi! Jedź, płotka! Chciałbym Chrapickiego. Proszę się zastanawiać. Wątróbki! Gdzie robić, jak braknie bazyliszków, leszy i olbrzyma, he? A łeb mu uciąłeś? Taki łeb olbrzyma nad kominkiem, to dopiero zdoba. No. Daj. Nie w taką pogodę się w bój ruszało. Szacunek.
Coś rzeczywiście rozniosło go na strzępy. O, z tego niewiele zostało. Potwór powlókł rozszarpane ciało do lasu. Wygląda jak krew, ale to czerwona glina. Taką gliną Nekery wojownicy oznaczają swoją pozycję w stadzie. Nekerom musi przewodzić jakiś inteligentny osobnik. Potrafi nawet zastawiać prymitywne zasadzki. Ślady prowadzą do lasu. Znalazły sobie dobre miejsce na gniazdo. Jest ich główne gniazdo. Mam towarzystwo. Ah!
Oddaję jej hołd. Szczerze mówiąc, nie myślałam, że wygrasz choć w jednym wyścigu, a tymczasem zwyciężyłeś we trzech i zdobyłeś prawo do udziału w wielkim biegu. Ale czy jesteś na to gotowy? Jeszcze nie, ale niedługo wrócę.